Siemanko, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy państwo, w odcinku, w którym trafiam nowe karty TOTY. Pewnie tak jak widzieliście na miniaturce, są to wyróżnienia Team of the Year, ale są naprawdę fajne. Czy je przetestuję, zobaczymy jeszcze, bo jedna karta bardzo mnie zaciekawiła. Lecimy, paczka dwóch piłkarzy 82+. Czy dzisiaj trafimy niebieską kartę? To się okaże. Dobra. Lecimy z pierwszą kartą. Myla. Czy opłaca się besta kupić? Zrobić sobie z OBC się opłaca. O, mamy informat z dwóch piłkarzy 84+. Nie wiem, kto to jest, LP. Jakiś Grifo? Dobrze kojarzę? Grifo? Tak, Grifo. Dziwo mi się kojarzy ten Włoch właśnie z Bundesligi. Nie wiem czemu. Ale chyba za często go trafiałem i gdzieś mi się w podświadomość wbił. Paczka 11 piłkarzy 81+ za Architekta. Koulibaly. Wiecie co? Ogółem... tylko Architekta zacząłem sobie robić. Tam fajne paczki są, ale nie wiem, czy skończę. No, myślę, że w tym tygodniu skończę. Tym bardziej, że mamy fajne rozbudowy i trzeba je zrobić. Już widziałem, że ludzie trafiali z tego Architekta właśnie jakieś fajne karty TOTY. W ogóle ktoś trafił Ronaldo TOTY z tej paczki, z tych paczek rozbudowy, z tych paczek Architekta. Paczka 20 piłkarzy 82+. Lecimy z tym TOTY. Niestety złota karta. Chorwacja. SP, Toni Kroos pewnie. Toni Kroos. Modric, Boże, to jest... Modric, Boże, chyba Chorwacja. Nie patrzyłem, że to jest Chorwacja. Nie wiem, czemu nie patrzyłem, że Chorwacja. O nie, nie ma nic w tej paczce. Dramat. Dobra, widzowie, wyszedł w ogóle ten Luka Modric wczoraj o 19. Jakie opinie macie o nim? 5 składów. 8-6, 8-7, 8-8 i 89. Niby 5 składów. Nie jest to dużo, prawda? Ale cena, jak za niego od zera, jest bardzo wysoka. Fajnie wygląda. Ale w stosunku do RTTK, który kosztuje 200 tysięcy, sam, jak właśnie mówię, ostatnio też oglądałem Borasa właśnie i mówił, że RTTK Modric to jest naprawdę świetna karta. A teraz wyszła ta lepsza teoretycznie, ale zaś jest droższą. To jest troszeczkę minus. Dupy nie urywa? No dupy nie urywa, ale myślę, że przeciwnikowi dupę by urwał, gdyby wpadł na boisko. Widzowie, czas na finał FUT Champions, pokażę wam mój skład. Moi drodzy, tym składem zamierzam wbić 17-3. Ten skład na pewno da nam piękne zwycięstwa. Środek pola jest okropny. Ale statystyki przedmeczowe, 202 mecze, 147 bramek, 67 asyst. Mbappé, 250 meczów, 117 bramek, 83 asysty. On czasami gra na skrzydle, także da się to wytłumaczyć. George Best, 230 spotkań, 69 bramek, 71 asyst. Sporo tego ma naprawdę. 94 mecze z Sterlingiem, 31 bramek, 28 asyst. Sterling nowy jest w tym składzie, więc... No to trzeba pamiętać o tym, że ja dużo bramek nie strzelam, nie? Jaszyn dopiero co trafiony. Maldini, 5 bramek. To już nie ma co patrzeć. Jedziemy, widzowie. Walka o 11-3. Złoty Ederson na bramce, słam? Dobra. Ale też się wylałem. Nie mogę się przerzucić na pomocnika i strzela, ale Jaszyn. Potężny Jaszyn. Ten Jaszyn to naprawdę jest tak przekozacką kartą. Dobra, widzę okazję. Do Kyliana Mbappé, dośrodkowanie bardzo długie. Bardzo długo to wykonywał, to dośrodkowanie, szkoda. George Best? Dobra, widzowie, to nie wiem, czy to jakaś taktyka jest w ogóle wczytana. Nie wiem, czy nie będę musiał zrobić... Ja w ogóle ostatnio oglądałem jakiś filmik. Ostatnio oglądałem jakiś filmik, jak sprawić, żeby... Gdy są takie sytuacje, że faktycznie się wylewa gra, jak sprawić, żeby odwrócić los meczu. Tak zwany ten handicap. No, na razie powiem wam, że mecz nie jest po mojej myśli, ale zobaczymy, może się uda tego wygrać. Jak na razie, no, rozgrywamy akcję, pressing rywala jest, a może zastosujemy ten trik i zobaczymy później, czy się uda. Na razie nie ma co się stresować. No tutaj zdarzyło się, tak? Straciliśmy gola. Kurde, próbuję tak przysprintować, żeby troszeczkę go... Nie wiedziałem, że zaatakuje, ale dobra, dobra. Dośrodkowanie! I ja o tym mówię właśnie, o tym mówię! O tym mówię! To jest po prostu... To jest, widzowie, tak zwany handicap, dlatego... Zmieńmy coś. Ta główka, ten obrońca, który tam stał, to jest... Dobra, dajmy sobie Besta na skrzydło, okocze. Co za gra? Na spokojnie, Best. Dominicham. Podanie. Okocza, okocza, okocza! I to jest 1-2. Wracamy powoli do tego meczu, widzowie! Jeżeli macie problemy z grą, widzicie, że właśnie coś takiego się dzieje, że nie możecie niestety zagrać swojej akcji, jakieś, nie wiem, dziwne gole padają, zmieńcie zawodnika. Sposób na handicap. Wczoraj to zadziałało kilka razy. I to mówię z pełną powagą. I George Best zablokowany. Dośrodkowanie. Przyjęcie. Sam Kerr. Nie ma gola. Jeszcze z Gavi. Gol! 92 minuta. W końcu udało się wrócić do tego meczu. To było tak blisko. O, ale tam Sam Kerr to przyjęcie fatalne, ale dobra, no udało się odrobić.
Mamy dogrywkę. Bo nie wiem, w sumie Okocha... No i w ogóle Okocha wszedł w tej w drugiej połowie i w sumie jest jakiś taki wyładowany. Zmieńmy sobie może Maldiniego, już wtedy ta obrona chodzi wolniej. I lecimy z tym meczem. Dobra, podanie. Dobieg. Podanie i strzał! Nie ma strzału, kurde, zablokowany. Di Natale. No szuka akcji ten Di Natale, cały czas szuka, szuka. Jaja, widzowie. Zajebiście. Czy opłaca się robić Modric Toty Honorable Mentions SZBC za milion monet? Nie, uważam, że nie. Kurde, no wróciłem do tego meczu, widzowie. Szkoda, szkoda czasu. Słuchajcie, rozłączył się mi rywal przy remisie, przy fajnej, fajnej gierce. Teraz gramy z Rumunem. Jeszcze lepiej. Pewnie nie odda meczu, wyjdzie przy remisie. W najlepszym wypadku. A nie, jednak gra. Nie wiem, kurde, teraz z Rumunem będę grał. Rumuni są niestety... O, ciężko. Nie, oni wszyscy mają tą samą nazwę. Kurde, zablokowany. Gavi! O, 1-0! Mbappé! 2-0! Ale to poszło! Dobre przyjęcie, dobry zwód i jesteśmy w polu karnym. Bramka jest nasza. A mam nadzieję, że on przebiegnie całe boisko, czy co? To nie jest symulator biegania, tylko to jest symulator grania w piłkę nożną, człowieku. Tak myślałem. Lodi, podanie, świetne przyjęcie, Sterling, zablokowany, George Best i to jest bramka 3-0. Dobry strzał, o dziwo, znaczy tak wszedł trochę podkręcony z fałszyka, ale Mia Smith, znaczy ten, Sofia Smith. Czyżby powoli comeback rywala? Oby nie. Okej, okay. Robi się gorąco, widzowie, robi się gorąco i nie ma strzału na bramkę. Dobra, koniec meczu, mordo. Ale już nie wrócisz, już jakbyś strzelił, to tak byś nie wrócił. Koniec. Dobry bilans jest. Szkoda, że tamten rywal się rozłączył, bo miałem dobry comeback, a tutaj wygrywamy ten mecz i to bardzo... Początek był słaby, ale później już... Jestem koksikiem, widzowie, jestem koksikiem w tą grę teraz. Czuję, że... Dzisiaj 14 minimum, ale może 16 zaatakujemy, zobaczymy. Kolejny mecz. Miałem trykoty zmienić. Domin FC. Ramos w środku pola, Kerr, to ty? Odejmą mam herby Realu. A no tak, to pewnie karne będzie dostawiać za darmo. Kurde, co jest? Jak się ta piłka odbija tutaj? Zola, dobrze. Ranlodi, nie do... Nie, co ja robię? Ja pierdzielę, nie? Ja pierdzielę. No, XD totalne. Mbappé! 1-1. Jedziemy, widzowie, jedziemy. Albo karny zaraz będzie. Nie mogę. Walić tego SR-a, kurde. Nie mogę nawet odebrać u piłki. Dośrodkowanie. Nie wiem, jak to strzelił. Widocznie, ej, Maldini tam był, nie? Maldini kontra Havertz. Havertz wygrywa. Niesamowite. Koniec. Nie ma co. Dobra, skipujemy to. Alisson na bramce złoty. Pewnie to wygramy. Na pewno wygramy. Alisson złoty na bramce, ludzie. Dobra, wbijamy 14, trudno się mówi. Dobrych trafiam ludzi. Trochę farta, trochę szczęścia, trochę skilla i tak się składa na to, że przegrywam te mecze. Jest niebiesko, widzowie! Anglia! Napastnik! Ale to jest domino... Harry Kane! Okej! Okay. Widzowie, pierwszy nominowany trafiony na tym koncie. Tak, znikąd, zniowąd. Widzowie, Harry Kane. Jak? Foder? Wiem. 80 tempa, już lepszy Lewandowski. Jak? Kurde, nie wiem, naprawdę. A tak nie spodziewałem się, wiecie, tak otworzyłem pewnie. Myślałem, że to będzie jakiś znowu złoty zawodnik. No ale dobrze. Fajna paczka. Pierwszy nominowany trafiony, więc można doliczyć do zegarka. Co? Jakiego zegarka? Do zegarka. Czemu ja czasem mówię takie durnoty? Może odda. Po tych dwóch przegranych może odda. Dobra, 6, 11, 6. Dobry gracz. Koniec. Trudno. Fatalny gameplay, nie ukrywam, nie tylko moja wina na tym, że przegrałem te mecze. Po prostu fatalny gameplay był. No to widzowie, 11 wygranych z 11-3 na 11-7. Niestety, no jest tak jest, no. Taka jest gra i mogłem dzisiaj w zasadzie nie grać. Wiadomo, gdyby człowiek upadł, to by stał. Albo jak to się mówi? Gdyby się człowiek przewrócił, to... Gdy się człowiek przewraca, to by pomyślał o tym, żeby się nie przewracał. Nie wiem, jak to się mówi, jakieś takie powiedzenie głupie. To by leżał. Tak, jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by leżał. O, może tak. Ale dobra, nie ma co, widzowie. Lagi lagami, minęło. Mamy nagrody kolejne za 11 wygranych. Tym razem 11 wygranych. Mamy jedną paczkę. Paczka mieszanej kampanii 85. Ale najpierw piki.
O, Olga Carmona! Witamy nominowaną kolejną! Widzowie, to jest fajna karta, czy nie fajna? Jak ją oceniacie? Fajnie, że trafiłem kolejnego nominowanego. Możemy przy okazji ustawić znowu do składu za Lodiego. Kurde, coś mi wpadło w oko. Ona wygląda dobrze, nie? A jakie ma gwiazdki w ogóle? Co ona ma za styl gry? 4/3. Niezłomna plus. Regeneracja, poprawia regenerację w przerwie i przed dogrywką. Znacząco wydłuża czas pressingu partnera zespołowego i dobra, jak to. Pierdoły. I kolejny pik, widzowie, tym razem niebieska karta Team of the Year. Dawajcie, śmiało, za nagrody. Ale niestety 4x84. Jest jak jest. Ale dobrze, Carmona trafiona. Drugi nominowany. W końcu coś odblokowaliśmy, widzowie. Kurde, no w końcu coś się udało. Dobra, mamy jakieś zadania zrobione przy okazji. Paczka za 50 tysięcy. Pokażcie niebieskie flary. Ale nie ma nic. Francja. Lewa obrońca, Teo Hernandez? Nie, to będzie ta, już nie pamiętam, kto to jest. Basia. 8-6. Moroni, Jezu, 8-3. A Basia nie gra w tym samym klubie przypadkiem? Dobra, paczka dwóch piłkarzy, 85+. Niestety po raz kolejny złote karty. Anglia, Esio. City. Stones. 2x85 wymienne. Słuchajcie, przejdziemy jeszcze na moje poboczne konto. Tam mamy też paczkę 20 piłkarzy 82+. Tam sobie też ją otworzymy. No to paczka mieszanej kampanii. No co tutaj można powiedzieć? Może trafimy Halanda. Jest Fire. Jest Francja. SP. Nons? Sisoko? Może 2 lata temu, 3 lata temu byłby dobry, ale teraz to jest Mbappe. Dobra, widzowie, przelogujmy się na moje poboczne konto. Tam mam jeszcze paczkę 20 piłkarzy. Paczka 20 piłkarzy 82+, widzowie. Czy z niej trafimy niebiesko na tym koncie? Po raz pierwszy, bo tutaj nie trafiliśmy żadnej karty jeszcze niebieskiej, a już na głównym koncie trafiliśmy 3 niebieskie. Sprawdźmy na tym. Czystej paczki, niestety nie. Włochy, SPD. Tonali, ale czemu on jest w ogóle dalej w grze, jak on został zawieszony za Hazard? Parejo. O, inform jeszcze w dodatku, super. 2 informy! Ile mamy informów? Co jest? Mamy tą ikonę, pix ikoną. 88+, kolejna, tak na koniec, bo dzisiaj naprawdę trafiliśmy 2 nominacje, widzowie. Trafiliśmy 2 nominacje, wbiliśmy słaby bilans Food Champions, ale Food Champions oddało, tak? 2 nominacje. No dobra, w sumie jedna nominacja z Food Champions, druga nominacja z jakiejś tam paczki losowej, więc... A teraz zobaczymy, co trafimy z tego pika. Czy będzie kolejna fajna ikona, czy jednak się okaże scam pik. Otwieramy. To jest naprawdę duża możliwość, trafiania dobrych ikon, bo na tym koncie nie mamy żadnych dobrych ikon, więc nie mamy duplikatów, tak? Brazylia! Zaczynamy z przytupem. Brazil! Rivaldo, dobra. Okej, okay, dobra. Rivaldo to jest w porządku na to konto, ale ogółem jedna z gorszych kart z Brazylii. Lecimy z kolejną. Anglia. No tutaj to pewnie Lineker albo jakiś Steven Gerrard. Sprawdź specjalność tych kart. No nie wiem, to już ma włosy, ziomek. Lineker. Zimowy. I ostatnia karta, widzowie, z tego pika z ikoną. Oby jakaś dobra narodowość. Holandia, Francja, może być nawet Brazylia. No i po raz kolejny Anglia, widzowie. No Charltona nigdy nie widziałem w tych pikach, więc może jakiś Rio Ferdinand specjalny? Cokolwiek. Owen. Widzowie, hat-trick Owena. Ostatnio 2 Oweny na tym samym miejscu, dzisiaj trzeci. Dzięki za oglądanie. Oczywiście pozostaw łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jej jeszcze nie masz, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.